Wychodzimy z najgłębszego kryzysu co najmniej od 30 lat. I dajcie nam działać, nie przeszkadzajcie. Podejrzenie COVID bez wymazu nie możemy. Słuchaj, ja bym się pokierowała chętniej dalej, ale naprawdę nie mam gdzie. Możemy lecieć, czy nie wiem, słuchacze, czy radów, nie wiem. Nie ma takiej opcji. W Mińsku, Garbolinie stoją po 6-8 godzin zaletnia podjazda. Dobra, stoimy dalej. Szpital wojskowy, zgłaszam się. Jedziemy do Was z pacjentem z ulicy Wyścigowej, mężczyzna lat 98, prawdopodobnie agonia, czas dojazdu 3 minuty. Jaki jest numer do dyspozytora, bo zgłaszaliśmy brak miejsc od rana. No ja rozumiem, my jako szarzy ratownicy jedziemy do najbliższego. Dobrze, jaki jest numer do dyspozytora? Ale niech Pani do nikogo nie dzwoni, wszyscy zgłosili braki. Sorborowska. Pani ma 3 objawy, podwyższoną ciepłotę ciała, bóle mięśniowo-stawowe i kaszel. Nie mamy wolnej żadnej izolacji. Czekamy przed bramą. A na jaki odcinek przejechaliście? Chirurgia czy przewód tutaj? Na interne, mamy odmowę do leśnicy, wszystkie szpitale mają braki. Do leśnicy najbliższym szpitalem jest szpital wojskowy, tak? Jeżeli chodzi o wolne miejsce, to tak. Jedziemy do Was z panem jako jeszcze udar dodatkowo. Aktualnie nie mamy miejsc. No ale tutaj nie działa tomograf komputerowy, także no nic nie wymyślimy. To chcecie, żebyśmy na waszych nosach robili tomograf? Bo go nie przyłożymy, nie mamy gdzie. Słuchaj, no nie pojadę gdzie indziej, bo jesteście najbliższym szpitalem z tego punktu. Ja powiedziałem, nie mam miejsca. I dajcie nam działać, nie przeszkadzajcie.